Zaczęliśmy w Starogardzie Gdańskim. Tam przekazaliśmy do zbioru taki zestaw książek. Potem odwiedziliśmy bibliotekę w Tczewie, gdzie przekazaliśmy podobny zestaw. Potem w Puszczu Gdańskim stało się to samo. Żeby Kociewie było całe, jesteśmy dzisiaj w świecie. Przekazujemy te 70 książek na rzecz tej biblioteki. Chodzi nam o to, żeby wzbogacić zbiory, dołożyć do tego, co pan burmistrz i inni przedstawiciele samorządów przekazują do, w ramach swoich obowiązków i w ramach swojej dobrej woli. Przekazują do bibliotek. Chcemy to po prostu uzupełniać. Nie jest to oczywiście wielka ilość, ale staramy się tym sposobem pokazać innym, że jeśli mogą chociaż kilka książek podarować bibliotece, to po prostu pokazują dobrą wolę w stosunku do innych czytelników, bogatą zbiorę i umożliwiają dotarcie do rzeczy nieraz trudnych. Nie każdy przecież ma tyle środków, żeby kupował niektóre drogie pozycje, a tu są i takie, albo rzadkie. Bo nieraz chciałoby się kupić jakąś książkę, ale nie mamy do niej dostępu, bo ona jest wydana w 500 egzemplarzach, w 1000 egzemplarzach. I nawet pani prowadząc poszukiwania, żeby uzupełnić, ale to nie trafi często na tą książkę, którą tutaj mamy. O, to jest taka nowość, która znalazła się w tym zestawieniu. Mowa tutaj nie tylko o literatach, ale i o pozycjach, których autorami są ci literaci. To jest najtrudniejsza z tych książek, bo trzecia z kolei. A dlaczego najtrudniejsza? A bo mówi o literaturze współczesnej, o osobach żyjących. Pisanie o żyjących ma to do siebie, że oni mogą się odezwać. Że a przepraszam bardzo, a dlaczego nie ma tam takiej informacji, albo dlaczego o mnie napisano tak, a nie inaczej. Stąd myślę, że ta książka jest bardzo odważna, w niektórych przynajmniej sformułowaniach. A można się tutaj zorientować, kto pisał w ostatnim, bo to jest od 1945 roku do roku 2005. Spory kawał czasu. Część tych... No tak, sprawdzimy swoją. Ja mam tego pecha właśnie, że mogę być postawiony w tak trudnej sytuacji. No niestety jestem też w tej książce. Ale nie z tego powodu ją promuję. Pokazuję tylko, że taka podstawowa wiedza... Już się będę trzymał, pani się... O współczesnej literaturze i literatach z Pomorza jest tutaj w tej książce zgromadzona. I nie szkodzi, że tam w wielu momentach można z tą treścią dyskutować, bo pewno znajdą się tacy, którzy zechcą napisać inną pozycję, uzupełnić albo zaprotestować. Po dzisiejszej miłej wizycie w Świeciu parlamentarny zespół kociewski pojawi się na nowo w bibliotece w Starogardzie, potem znowu w Tczewie, potem znowu w Puszczu i za jakiś czas znowu w Świeciu. Za każdym razem będziemy taką ilość książek przekazywali. Skąd pochodzą te książki? Otóż to jest dobra wola członków parlamentarnego zespołu kociewskiego. Oni na moją prośbę, jestem przewodniczącym tego zespołu, przekazali to, co mieli w swoich zbiorach i stąd powstały te odpowiednie paczki dla każdej z bibliotek. Doceniamy, dziękujemy bardzo. Jesteśmy wdzięczni panu senatorowi jako przewodniczącemu klubu kociewskiego, że ma tyle inicjatywy i potrafi zmobilizować przecież z różnych stron pochodzących przedstawicieli tego poselskiego klubu, że poszukali w swoich zbiorach takie atrakcyjne rzeczy i takie atrakcyjne wydawnictwa, że u nas się znalazły. Zawsze taki dar to jest piękna rzecz. Staramy się, jak tylko jest to możliwe, żeby nasza biblioteka i wszystkie instytucje kultury były doposażone i miały takie możliwości, żeby
rzeczywiście każdy mieszkaniec świecia mógł z tego skorzystać, także na pewno to ubogaci nasze zbiory i jesteśmy bardzo wdzięczni, a szczególnie no, Panu, no, nie dość, że była inicjatywa, to jeszcze sam Pan przywiózł i sam Pan reprezentuje, także jest Pan... Taka jest rola przewodniczącego. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu. Proszę przyjąć z mojej strony tą deklarację, że w sprawie zaplanowanej w budżecie miasta Świecia budowy biblioteki macie Państwo we mnie rzecznika. Proszę tylko o przygotowanie odpowiednich aplikacji do środków ministerialnych. Ja już będę tak długo chodził, aż coś tam dla Was wychodzę. Bo trzeba pokazać po prostu ten dobry przykład, że miasto daje działkę, że miasto zarezerwowało pieniądze na inwestycje i chce swoim mieszkańcom ufundować bardzo ważną placówkę kultury. Numer telefonu się nie zmieni. Nie. Nie. To jest dobry numer. No. Wszystko się zgadza. Skoro nadszedł czas na oficjalne podziękowania, to ja również bardzo dziękuję za to, że nasza biblioteka została uwzględniona na tej liście obdarowywanych. Na pewno, tak jak Pan Burmistrz powiedział, te książki, które Pan Senator do nas przywiózł, one wzbogacą nasz księgozbiór, na pewno będą dostępne dla czytelników, bo to o to chodzi. Biblioteki żyją wtedy, kiedy mają czytelników. Najpierw muszą mieć co zaoferować czytelnikom, a potem muszą zapraszać czytelników do korzystania ze swoich zbiorów. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Również dziękuję za tę obietnicę poparcia naszych starań o środki na nową bibliotekę. Tym bardziej będziemy się chwalić w nowym miejscu bogatym księgozbiorem. On już jest bogaty, ale skoro są jeszcze szanse na dalsze wzbogacanie go, będziemy się chwalić.